Wybijanie się Polski na niepodległość w latach 1990-1999, o tym w 43. odsłonie audycji cyklu Historia Żywa, cyklu poświęconego relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. Rok 1990 przyniósł Polsce samorozwiązanie PZPR, ustawy o samorządzie terytorialnym i nowej demokratycznej ordynacji wyborczej, zniesienie cenzury, podpisanie z Niemcami układu o nienaruszalności granic, prezydenturę Lecha Wałęsy. 27 października 1991 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne. Za naszą wschodnią granicą trwał od wielu miesięcy rozpad Związku Sowieckiego, wybijanie się na niepodległość Republik nadbałtyckich. ZSRS przestał istnieć w grudniu 1991 roku. Pod przywództwem Moskwy została powołana wspólnota niepodległych państw, między innymi z Ukrainą i Białorusią. Ale jeszcze w październiku 1990 roku w Moskwie podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Polski Krzysztofa Skubiszewskiego podpisano deklarację o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy polsko-rosyjskiej. Wcześniej Kreml odwiedzili premier Tadeusz Mazowiecki, a jako przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Był tam też prezydent Wojciech Jaruzelski i Adam Michnik. Jakie misje realizowali? W roku 1990 w rozliczeniach wzajemnych obrotów handlowych wprowadzono dolary amerykańskie. Polska wspierała siły demokratyczne i niepodległościowe w byłych republikach poradzieckich, prowadziła politykę nawiązywania współpracy z NATO, a jesienią 1992 roku zadeklarowała oficjalnie dążenie do przystąpienia do sojuszu, czemu Federacja Rosyjska była przeciwna. Aczkolwiek prezydent Jelcyn nieopatrznie miał na to wyrazić zgodę podczas wizyty w Polsce w 1993 roku. Kwestią były sprawa wyjaśnienia zbrodni katyńskiej i przekazania dokumentów z tym mordem związanych oraz wycofanie wojsk radzieckich z Polski. Ostatnie oddziały opuściły nasz kraj 17 września 1993 roku. To było kilkanaście miesięcy po odwołaniu Jana Olszewskiego z funkcji premiera z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Dwa tygodnie wcześniej w Moskwie prezydenci Borys Jelcyn i Lech Wałęsa podpisali układ o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Rosją. Jan Olszewski sprzeciwił się zapisowi proponowanemu przez Rosjan przekazania poradzickich baz na działalność gospodarczą spółkom mieszanym czym dla Rosji była, czym miała być Polska podczas prezydentury Jelcyna między 1991 a 1999 rokiem. Już w 1990 roku w rozpadającym się Imperium Sowieckim została sformułowana doktryna falina Kwiecińskiego dotycząca relacji Związku Sowieckiego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mówiła o tym, że w regionie znaczenie stabilizatora traci Armia Czerwona i jej rolę powinny przejąć firmy rosyjskie dostarczające gaz i ropę. W 1993 roku podczas wizyty Jelcyna w Warszawie została podpisana także umowa o budowie gazociągu jamalskiego. Przesyłającego gaz z Federacji Rosyjskiej do Europy, przez terytorium Polski z pominięciem Ukrainy i Litwy. Lata 1994-1999 w relacjach dwustronnych skupiały się głównie na wymianie handlowej i surowcach energetycznych. 25 września 1995 roku podpisano długoterminową umowę o dostawach gazu ziemnego Polsce. Prezydentem został Aleksander Kwaśniewski napięcia w stosunkach polsko-rosyjskich dotyczyły kwestii członkostwa Polski w NATO, co stało się faktem w marcu 1999 roku. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak: Witam pana profesora. Witam serdecznie. Z przedstawionych przeze mnie bardzo niewielu wybranych wydarzeń dekady lat 90. wynika, iż był to bardzo, bardzo burzliwy moment w dziejach III Rzeczpospolitej, Nowej Polski, także w relacjach z Rosją, ale z próbą ustalenia, jakie to mają być relacje, panie profesorze. Czy można je nazwać krótko? Jak wyobrażała sobie je Polska? Jak wyobrażała sobie je Nowa Rosja? Można pewnie użyć paru metafor. Z jednej strony to narodziny, no, jednak rodzi się nowa forma państwowości polskiej na złym fundamencie, jaki tworzył PRL. Ta nowa sytuacja powodowała wiele sporów, debat, napięć w stosunkach z krajem, który odgrywał do tej pory rolę Wielkiego Brata. Druga metafora, która przychodzi na myśl, to metamorfoza, przemiana. Coś, co nie jest tak jednoznaczne jak narodziny. Polska niepodległa jako nieistniejące w gruncie rzeczy zjawisko wcześniej i zastąpienie jej Polską niepodległą w końcu w latach 90., czego symbolem jest choćby wspomniana przez panią redaktor na końcu tego procesu samodzielna decyzja o wejściu do Paktu Północnoatlantyckiego. No, ale jednak to był proces do pewnego stopnia na pewno kontrolowany, a w każdym razie z intencją jego kontrolowania odgórnego przez tych, którzy byli właścicielami PRL, zarówno tu w Warszawie, jak i w Moskwie na Kremlu, i zarządzali wielkim, choć wchodzącym w fazę głębokiego kryzysu imperium. I to właśnie między gdzieś tymi dwoma metaforami trzeba szukać określenia, Natomiast nie tylko diabeł tkwi w szczegółach, ale po prostu historyczna prawda i to, co najciekawsze, tkwi w szczegółach, a nie w metaforach. Który ze szczegółów, Pana zdaniem, miał decydujące znaczenie utrwalające to, co było, czy starający się budować nową pozycję podmiotową Polski wobec Rosji? Czy taki w ogóle był? Był oczywiście, tyle tylko, że akurat w okresie, o którym mówimy lat 90., to owo decydujące znaczenie nie miało związku bezpośredniego z Polską. Nie wydarzyło się w Polsce, ale wydarzyło się na terenie Związku Sowieckiego. Był to po prostu rozpad tego państwa w grudniu 1991 roku. W momencie, kiedy ściągnięta została na Kremlu z masztu flaga Związku Sowieckiego i zawisła tam flaga Rosji, kiedy podpisana została w Białowieży umowa między prezydentem Rosji Jelcynem przewodniczącym Parlamentu Białorusi, Szuszkiewiczem i nowym formalnie prezydentem Ukrainy, Krawczukiem, rozwiązująca Związek Sowiecki. To stworzyło przełom, który ma znaczenie zasadnicze dla całej historii XX wieku, bo dzisiaj, bo przecież wojna, którą prowadzi Putin na Ukrainie jest próbą zmiany tego, co wydarzyło się w 1991 roku. Polskie elity polityczne, te, które trzymały wtedy w ręce ster władzy szły raczej za wydarzeniami niż je kształtowały. Pierwszy rząd utworzony na podstawie negocjowanego systemu zmiany władzy w Polsce przy okrągłym stole, potem korygowanego w wyniku jednoznacznego werdyktu wyborców 4 czerwca, który odrzucił zbyt daleko idący kompromis przy okrągłym stole. I ta korekta stała się faktem bardzo ograniczonej, ostrożnej formie w sierpniu roku 1989, kiedy to zamiast generała Kiszczaka, który był przewidywany pierwotnie na premiera, premierem został wybrany przez kontraktowy Sejm Tadeusz Mazowiecki. Wcześniej prezydentem przejściowym, ale jednak sprawującym tę najwyższą funkcję Przedstawicielem Polski w okresie transformacji odgórnej został generał Jaruzelski pod wspólnym naciskiem z jednej strony Rosji, Gorbaczowa, z drugiej strony Stanów Zjednoczonych, George'a Busha, seniora. Polska była latem 1989 roku jedynym krajem istniejącego jeszcze obozu Związku Sowieckiego. W Europie Środkowo-Wschodniej, jedynym krajem, w którym dokonywała się tego rodzaju zmiana władzy. To jeszcze jest przecież przed aksamitną rewolucją w Czechosłowacji, to jest jeszcze przed runięciem Berlińskiego Muru, to jest nawet przed bardziej zaawansowanymi formami przemian na Węgrzech, że nie wspomnę oczywiście o dramatycznych wydarzeniach w Rumunii. A więc trzeba wziąć to pod uwagę, że Polska szła po niepewnym gruncie w tym momencie jeszcze. Być może owa daleko posunięta ostrożność owych zmian i nacisk na to, żeby te zmiany postępowały tak ostrożnie ze strony nie tylko Moskwy, co jakby zrozumiałe, ale również ze strony Waszyngtonu, który bał się status quo globalne. To właśnie sprawia, że taka droga ostrożna, bardzo kompromisowa zostaje przyjęta. Czego symbolem są Jaruzelski i Mazowiecki. No a jednocześnie symbolem wielkiej ostrożności ze strony nowego rządu jest fakt, że premier Mazowiecki, niemal natychmiast po desygnowaniu go na ten urząd przez Sejm kontraktowy, jako pierwszego gościa zagranicznego przyjął szefa KGB, Kryuczkowa, który pojawił się wtedy z wizytą w Warszawie. Wymowa tego spotkania. Miała być z punktu widzenia premiera Mazowieckiego uspokajająca Moskwę. Zapewniamy was, że tutaj no, nie wystąpimy z żadnych sojuszy, będziemy utrzymywali się w ramach systemu bezpieczeństwa korzystnego dla Moskwy. Natomiast chcemy dokonywać reform wewnętrznych, które Moskwie, ani także jej interesom gospodarczym nie zaszkodzą. Niemniej z punktu widzenia Posuwania naprzód zmian dokonujących się wtedy własną dynamiką już w Związku Sowieckim i w całym obozie jednak dojrzewających w tym czasie, to było postępowanie bardzo zachowawcze. Symbolicznie wyglądało bardzo źle. Pierwszy gość, którego przyjmuje premier Mazowiecki, to szef KGB. Oczywiście z pierwszą wizytą premier Mazowiecki wybrał się do Watykanu, no ale zaraz druga wizyta po Watykanie to była wizyta do Moskwy. Znów próba uspokajania gospodarzy Kremla, że Polska, chociaż zmienia się wewnętrznie, to nie naruszy całego systemu. No można wprost powiedzieć kontroli Moskwy nad Europą Środkowo-Wschodnią. Panie profesorze, ale czy na tę ostrożność wobec Wielkiego Brata miały mogły mieć wpływ wydarzenia za naszą zachodnią granicą na terenie Niemiec? Oczywiście, bo już jesienią roku 89 nastąpiła. Swego rodzaju oddolna rewolucja w NRD, która doprowadziła do obalenia muru berlińskiego i stanęła zatem sprawa zjednoczenia dwóch państw niemieckich NRD i RFN, a wraz z tym niepewna stanie się kwestia zachodniej granicy Polski. Ponieważ Polska miała ważne umowy z NRD, ale także z RFN od 1970 roku, ratyfikowane w 1972 o zachodniej granicy Polski, ale państwo Zjednoczone Niemieckie będzie nowym bytem politycznym i trzeba było myśleć o prawnym zabezpieczeniu naszej zachodniej granicy. Premier Mazowiecki przyjął tutaj linię razem z wybranym przez siebie ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim, skupionym właśnie na zachodniej granicy, raczej kompletnie pozbawionym doświadczenia w sprawach rosyjskich czy wschodnich. Premier Mazowiecki skupił się właśnie na tej sprawie i traktował kwestię granicy zachodniej jako śmiertelnie zagrożonej, w której potrzebna będzie pomoc Związku Sowieckiego i jego armii. No jakkolwiek trudno nam w to uwierzyć, takie właśnie priorytety zostały wtedy przyjęte przez nasz rząd, co prowadziło do dość paradoksalnej sytuacji. Rząd premiera Mazowieckiego bronił wręcz otwarcie kontynuowania układu warszawskiego, przecież pozbawiającego suwerenności wojskowej państwo polskie, jak również bronił nawet i to ustami wicepremiera do spraw gospodarczych Leszka Balcerowicza trwania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w zmienionej, odnowionej formie, ale współpraca gospodarcza krajów obozu komunistycznego miała nadal trwać. Chwil kilka temu przypomniał pan profesor w radiowej jedynce o ostrożności działania rządu Tadeusza Mazowieckiego wobec ZSRS. Ale z drugiej strony Lech Wałęsa, ówczesny lider Solidarności, publicznie powiedział o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski. Jak to tłumaczyć, kiedy późniejszy prezydent Lech Wałęsa, wtedy przewodniczący Solidarności przyjął w styczniu 90 roku jako przewodniczący Solidarności tylko w swojej siedzibie w Gdańsku ambasadora Związku sowieckiego Browikowa i w obecności dziennikarzy postawił postulat, żeby nie powiedzieć żądania, żeby Związek sowiecki wycofał swoje wojska z Polski. No wzbudziło to niesłychanie gniewną reakcję ze strony rządu premiera Mazowieckiego i nie chodziło tylko o rywalizację polityczną między obozem premiera Mazowieckiego a obozem, który tworzył wokół siebie Lech Wałęsa, ale chodziło także właśnie o kwestię stosunku do Związku Sowieckiego. Premier Mazowiecki mówił, nie drażnić Rosji. Jego najbliższy współpracownik Janusz Onyszkiewicz mówił, to była przedwczesna i niepotrzebna demonstracja polityczna. Mówił tak o wypowiedzi Lecha Wałęsy skierowanej do ambasadora Rosji, żeby wycofać wojska sowieckie z Polski. Premier Mazowiecki przeciwnie. Pojechał razem z generałem Jaruzelskim wizytować garnizony polskie, w pewnym sensie polsko-sowieckie, powiedziałbym, na granicy zachodniej Polski. Tak jakby armia sowiecka była głównym gwarantem bezpieczeństwa Polski od Niemiec w tym momencie. W lutym 1990 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł mianowanego następnie na stanowisko ambasadora w RFN przez premiera Mazowieckiego, Janusza Reitera który udowadniał bardzo obszernym wywodzie, że wojska sowieckie w Polsce są nam konieczne, że nie powinniśmy żądać ich wycofywania, że raczej umocnimy naszą pozycję w Europie, trzymając te wojska we własnym kraju. To brzmi jak jakaś fantastyka, ale to są specyficzne warunki tamtego czasu, które sprawiały, że część polskich polityków przyjmowała tak właśnie zachowawcze, trzymające się kurczowo dawnego sposobu myślenia o Polski jako nieuchronnym wasalu Rosji, sposobu myślenia. Ale kto nie zgadzał się z taką filozofią, przecież związek sowiecki chwiał się w posadach. Jaką siłą byli przeciwnicy tej polityki rządu Tadeusza Mazowieckiego? Oczywiście część polskich polityków była nastawiona inaczej. Do pewnego stopnia wyraził to stanowisko wówczas Lech Wałęsa, a zwłaszcza jego doradcy, m.in. Zdzisław Najder, Jan Olszewski, którzy parli do tego, żeby Lech Wałęsa reprezentował taką właśnie linię ofensywną, domagającą się zmian rzeczywistych, uniezależniających Polskę od Związku Sowieckiego. Ta Sytuacja zaczęła się zmieniać szybko w sposób, jeszcze raz powtórzę, na który nie wpływała polityka Warszawy, tylko zmiany dokonujące się w Związku Sowieckim. W 1990 roku ogłosiły swoje deklaracje niepodległości Republiki Nadbałtyckie. Przypomnijmy także, że w momencie, kiedy obchodzona była 50. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, to był 23 sierpnia 1989 roku, i w następnych dniach. Kiedy kontynuowano te manifestacje związane z tak ważną rocznicą historyczną, przypominającą imperialny charakter sowieckich zaborów w naszej części Europy, Polska w tym nie bierze w ogóle udziału. To jest decyzja premiera Mazowieckiego. Nie drażnijmy Moskwy. Coś tam robią sobie setki tysięcy, w sumie chyba ponad milion osób, mieszkańców Łotwy, Litwy, Estonii, wciąż jeszcze sowieckich republik. Którzy manifestują, tworząc żywy łańcuch od Talina przez Rygę do Wilna przeciwko sowieckiej okupacji ich krajów, a my udajemy, że tego nie ma, że to nie jest takie ważne, że pakt Ribbentrop-Mołotow nas nie aż tak bardzo dotyczył. Co prawda minister Skubiszewski ogłosił nieważność paktu Ribbentrop-Mołotow, no ale był to gest niestety bez żadnego znaczenia politycznego. A więc rok 90. to są bardzo duże zmiany w samym. Związku Sowieckim, w którym trzeszczą wewnętrzne granice i niezwykle zachowawcza polityka zagraniczna realizowana przez rząd premiera Mazowieckiego. Ale jeszcze pod koniec 1990 roku prezydentem został Lech Wałęsa. Premierem nie jak pierwotnie planowano Jan Olszewski, ale Jan Krzysztof Bielecki, przedstawiciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Czy to przyjęto jako zapowiedź zmian tej dotychczasowej ostrożnościowej polityki Polski wobec Kremla w sytuacji, kiedy o niepodległość walczyła np. Litwa, a Moskwa przeżywała swój najgłębszy kryzys polityczny w 1991 roku? Jan Krzysztof Bielecki reprezentuje niewątpliwie odmienną politykę od tej, o której mówiłem do tej pory. Moment próby przychodzi w 1991 roku, kiedy Gorbaczow podejmuje próbę utrzymania siłą, przemocą granic Związku Sowieckiego, dokonuje brutalnej pacyfikacji litewskich dążeń niepodległościowych. W Wilnie zostają puszczone w ruch czołgi sowieckie. To jest moment, kiedy Wciąż jeszcze kierowana przez ministra Skubiszewskiego i w jakiejś mierze teraz nadzorowana przez Lecha Wałęsę polityka zagraniczna, zachowuje się jeszcze bardzo ostrożnie, powiedzmy tak, najdelikatniej. Niestety ze wstydem trzeba to przyznać. Polska jako jeden, może nie ostatnich, ale daleko nie pierwszych krajów uznała niepodległość Litwy. Wiele innych krajów nas pod tym względem wyprzedziło co nie wygląda dobrze z punktu widzenia tradycji polsko-litewskiej wspólnej drogi politycznej. A wynikała ta opieszałość, to kunktatorstwo we wspieraniu politycznym Litwinów w ich drodze do niepodległości właśnie z obaw przed Rosją. Drugi moment nadszedł oczywiście w sierpniu 1991 roku, kiedy Doszło do próby puczu w Moskwie obrońców dawnej struktury Związku sowieckiego puczu który jednakże przegrał w starciu z siłą ruchów odśrodkowych w tym ruchu odśrodkowego samej Rosji na czele z Borysem Jelcynem Jelcyn reprezentował Rosję która chce się uwolnić od ciężaru imperium która traktuje imperium jako obciążenie gospodarcze militarne Wydawało się, że Jelcy może poprowadzić Rosję w kierunku nieimperialnym, i w tym momencie, czyli w sierpniu 1991 roku, to właśnie on skupiał na sobie te nadzieje, ale moment strachu był na tyle wielki, że mogą wygrać restauratorzy imperium, że przypomnijmy reakcję prezydenta Wałęsy. Pierwszy telefon, jaki wtedy wykonał, to był prezydent do generała Jaruzelskiego z pytaniem: Jak kapral do generała co robić, generale? No to był zawstydzający odruch zależności, tak bym powiedział, zależności w stylu perelowskiej zależności struktur siłowych od Moskwy. Zupełnie inną linię reprezentował wtedy premier Bielecki, który domagał się bardzo usilnie w kontaktach z Lechem Wałęsą, żeby ten jak najszybciej nawiązał kontakt z Borysem Jelcynem, który stanowił jedyną wyraźną, pozytywną alternatywę wobec puczystów sowieckich. No i dopiero po dwóch dniach, kiedy już niemal wszyscy wielcy tego świata i przywódcy innych krajów naszego regionu zadzwonili do Jelcyna z wyrazami poparcia, jako ostatni zadzwonił dwa dni później Lech Wałęsa. Tu widać rozdwojenie wewnętrzne naszej polityki, ale widać też, że pojawia się bardziej śmiała linia, którą będzie kontynuował także następny rząd, kierowany przez Jana Olszewskiego już po upadku Związku Sowieckiego w grudniu 91 roku. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Panie profesorze, Borysa Jelcyna, o którym pan wspomniał, postrzegano przecież jako dekomunizatora swojego kraju. Opanował pucz Jana Jewa, obrońcy Związku Sowieckiego. Czy Jelcyn markował, czy nie tę dekomunizację? A Polska tej sytuacji nie wykorzystała? Klasa polityczna nie wyszła przed szereg? Zabrakło jej odwagi, czy był jakiś inny powód? Ta próba zrzucenia odium imperium mogła się wydawać nieprawdziwa. Jak Jelcyn Wymarzał sobie sytuację polityczną i miejsce Rosji i krajów byłego bloku wschodniego. Jelcyn reprezentował niemałą część opinii rosyjskiej, jak się okazało później jednak chyba nie, nie większościową i nie najważniejszą, ale nie na pewno w roku 91, zgodnie z którą Związek Sowiecki i formy imperialnej kontroli nad wieloma innymi narodami, zwłaszcza tymi dalej położonymi od Moskwy. Gdzieś w Wietnamie, na Kubie czy w Angolii, ale nawet nad tym imperium w Europie Środkowo-Wschodniej, a nawet jeszcze bliżej Moskwy, wewnętrznego imperium sowieckiego, czyli krajów, które były republikami Związku Sowieckiego, że to wszystko najwięcej kosztuje samych Rosjan, że oni muszą to utrzymywać. To przekonanie, które nie było całkiem bezpodstawne. Ten cały system był po prostu dysfunkcjonalny i obciążał zarówno peryferię imperium, jak i obciążał centrum. I stąd właśnie przekonanie, że aby było lepiej, aby wyjść z kryzysu gospodarczego, także kryzysu wynikającego z y, militarnego wyścigu z Zachodem, którego Związek Sowiecki nie mógł udźwignąć, żeby poprawić wewnętrzne warunki życia w Rosji, trzeba się uwolnić od imperium. To był punkt wyjścia drogi politycznej Jelcyna jako przywódcy Rosji. I nie sądzę, żeby było w tym coś udawanego czy nieautentycznego. Natomiast ta droga, w której Jelcyn przecież ogłaszał przygotowanie do Norymbergi II, czyli procesu, w którym osądzona by została zbrodnicza działalność partii komunistycznej w Związku Sowieckim na równi potraktowanej z tym, co robiła partia narodowo-socjalistyczna w Niemczech. I co zostało właśnie w Norymberdze osądzone, te przygotowania łączyły się oczywiście także z wewnętrzną grą polityczną w Rosji, gdzie głównym rywalem Jelcyna byli właśnie komuniści. Niemniej na fali tej wewnętrznej rywalizacji, która pchała Jelcyna w stronę dekomunizacji, w stronę odcięcia się od dziedzictwa sowieckiego, powstały pewne warunki korzystne dla. Między innymi Polski, w których można było wpisać się niejako w tę dynamikę polityki wewnętrznej w Rosji samej, próbować uzyskać jak najlepsze warunki do dalszego rozluźnienia tych więzów, które łączyły wcześniej Polskę przymusowo z Moskwą, wytyczyć drogę w przyszłość łączącą Polskę z Zachodem. A które warunki sprzyjały Polsce? Które były, jak pan powiedział, korzystne? Tutaj kilka punktów trzeba wymienić, które potwierdzają to, że coś Polska na tym etapie jednak uzyskała. Pytanie, czy mogła uzyskać więcej? Po pierwsze, uznanie zbrodni katyńskiej przez stronę sowiecką. Gorbaczow zrobił to półgębkiem, fałszywie, skrajnie niechętnie. Oceniam to tak twardo, ponieważ Gorbaczow nigdy do końca nie przyznał, że to władze Związku Sowieckiego odpowiadały za zbrodnie ludobójstwa na polskiej elicie w Katyniu, symbolicznie ujmującym znacznie szersze zjawisko. A tylko ujawnił część dokumentów, które mówiły o decyzji podjętej w ramach NKWD. Tak jakby szef policji mógł podjąć decyzję o zamordowaniu dwudziestu kilku tysięcy obywateli obcego państwa w systemie totalitarnym w dodatku, gdzie policja jednak była podporządkowana Partii Komunistycznej. Tego Gorbaczow nie chciał zrobić, to zrobił natomiast dopiero Jelcyn. On przywiózł w czasie swojej najważniejszej wizyty w Polsce w 1993 roku, pani redaktor o tym wspominała w innym kontekście, latem 1993 roku, postawił kropkę nad i Jelcyn w tej sprawie, przywożąc najważniejszą dokumentację odpowiedzialności sowieckiej za te zbrodnie. To jest także kwestia gospodarcza, wiążąca się z likwidacją tej zależności gospodarczej wzajemnie obciążającej oba kraje. Ale w naszym kraju rzecz jasna postrzegana była ta zależność jako jednostronna, jako szczególnie niekorzystna dla Polski. Tyle tylko, że Jelcyn nie był dobrym dziadkiem mrozem który przynosi prezenty wszystkim sąsiadom dookoła, ale rzecz jasna to zrozumiałe, starał się zabezpieczyć interesy swojego kraju i realizował je według linii wytyczonej już wcześniej w ramach owej doktryny Falina Kwicińskiego, którą pani przypomniała. Ja z kolei przypomnę, że Walenty Falin był ważnym funkcjonariuszem najwyższych urzędów w Komitecie Centralnym KPZR w Moskwie, od spraw zagranicznych potem ambasadorem Rosji w RFN, pierwszym ambasadorem. Zaś Juli Kwiciński był z kolei pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego w tym ostatnim okresie istnienia nowego państwa. I obaj dali nazwę doktrynie, która wskazywała, że tam, gdzie do tej pory o wpływach rosyjskich decydowały czołgi armii sowieckiej, teraz trzeba utrwalić umowami, spółkami tworzonymi na nowo wpływy rosyjskie poprzez gaz i ropę naftową. I Częścią tego projektu było oczywiście stworzenie potężnego gazociągu Jamalskiego, o którym także krótko wspomniała pani redaktor we wprowadzeniu. W sprawie którego umowę zawarto także w czasie wizyty Jelcyna w Warszawie. Gazociągu, który miał związać Polskę w 100 procentach i jej bezpieczeństwo energetyczne z Moskwą, a zarazem uzależnić od wzajemnych nacisków nie tylko Moskwy, ale zachodnich partnerów odbierających. Dalszą część tego transportu idącego przez tę nitkę polską gazociągu jamalskiego w stronę zachodu. I tu była wreszcie ukryta sprawa, jeszcze jedna bardzo ważna, szczególnie istotna dla strony rosyjskiej: uniemożliwić bliższą współpracę Warszawy i Kijowa. Cena, za którą gotów był Jelcyn, polityka rosyjska w tym momencie, dać Polsce coś w polityce zewnętrznej. I kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, jej prezydent Krawczuk w 1992 roku oferował Polsce coś w rodzaju strategicznego sojuszu, w którym oba kraje, czyli Polska i Ukraina, przyjęłyby zasadę, że są swoimi nawzajem najbliższymi sojusznikami i będą wzajemnie wspierały swoje bezpieczeństwo. Oferta nie do pogardzenia z tego względu, że Ukraina była wtedy mocarstwem nuklearnym. I to o bardzo dużej sile potencjału nuklearnego, który wciąż na jej terytorium pozostawał. Ale czy ta opcja współpracy sojuszu Polski i Ukrainy była wtedy do zrealizowania, panie profesorze, czy jednak nie? Pytanie pozostanie otwartym, pozostanie polem do dyskusji po dzisiaj się toczących, zwłaszcza w perspektywie tego, co widzimy dzisiaj, jak bardzo właśnie kwestia Ukrainy i jej strategicznego związku z Polską jest zasadniczą kwestią dla całej sytuacji w Europie Wschodniej, Środkowej, w Europie w ogóle. Dlaczego właściwie prezydent Lech Wałęsa nie poszedł w stronę współpracy z Ukrainą? Lech Wałęsa zdecydowanie odrzucił tę współpracę. Nie za darmo, bowiem w zamian za to, że nie podjął ręki, którą wyciągnął do niego wtedy kijów, uzyskał coś od Jelcyna w czasie jego wizyty w Warszawie. Tym czymś była wspomniana przez panią redaktor półgębkiem wyrażona zgoda Jelcyna na to, żeby Polska rozpoczęła starania o przyjęcie do NATO. Dla Jelcyna, dla Rosji w tym momencie Polska, która zaczyna długą dopiero drogę do NATO, jest mniej groźna niż Polska, która zawiera strategiczny sojusz z Kijowem. No właśnie, co dla nas jest lepsze, ale doradcy twierdzili, że to było przejęzyczenie Jelcyna i wcale Rosja nie jest zainteresowana, a nawet uważa to za zagrożenie, aby Polska wstąpiła do sojuszu. No, oczywiście jest cała strona, powiedziałbym, anegdotyczna tego spotkania, czy było to wypowiedziane w zamroczeniu alkoholowym, które nie było rzadkim stanem w przypadku prezydenta Jelcyna. Krótko mówiąc, Wałęsa upił Jelcyna i w ten sposób uzyskał tę ważną dla Polski deklarację. Czy miało to charakter przejęzyczenia, a raczej taki charakter próbowali nadać temu najważniejsi współpracownicy Jelcyna, w tym minister spraw zagranicznych Andrzej Kozieriew, jakby wycofując się rakiem z tego słowa Jelcyna, że oto Warszawa ma, jeśli nie zielone, to przynajmniej pomarańczowe światło zapalone do negocjacji w sprawie NATO. Czy wreszcie była to gra, która miała umożliwić Jelcynowi przykrycie tego, co najważniejsze dla niego, a więc przecięcia strategicznego zbliżenia polsko-ukraińskiego przeciwko Moskwie? Wybór został wtedy dokonany. Tak jak go opisałem, Polska zrezygnowała z bliższej współpracy z Ukrainą, zrezygnowała z tego nie za darmo, uzyskując coś od Rosji, przynajmniej ułatwienia. Dalszych negocjacji z Zachodem, w których przecież formalnego obowiązku pytania się o zgodę Moskwy nie mieliśmy, a jednak z punktu widzenia wrażliwości polityków zachodnich, zwłaszcza amerykańskich ówczesnych na to, ażeby nie drażnić Moskwy, nie prowokować. Właśnie tego rodzaju zdanie, jakie wypowiedział Jelcyn w Warszawie, miało pewne znaczenie, uspokajające Waszyngton. Widzicie, nawet Jelcyn mówi, że możemy zacząć z Wami o tym rozmawiać, więc nie mówcie nam już w Waszyngtonie, że ta sprawa jest zamknięta, niemożliwa, bo rozdrażni Rosję. Drugą kwestią, o której trzeba powiedzieć jeszcze dla tego okresu do 1993 roku, to jest oczywiście sprawa Rok wcześniejsza, kiedy jeszcze funkcjonował rząd Jana Olszewskiego, który bardzo energicznie zabiegał o to, żeby Polska weszła na tory negocjacji o przyjęciu do NATO. To oczywiście mógł być tylko początek tego procesu, ale także o uniezależnienie od Związku Sowieckiego. I przedmiotem starcia stała się słynna wizyta prezydenta Wałęsy w Moskwie. W 1992 roku, kiedy to premier Olszewski przysłał w imieniu rządu iskrówkę do Wałęsy, aby ten nie zgadzał się w czasie prowadzonych w tym momencie rozmów z Moskwą i układu nowego na wprowadzenie do tego układu artykułu o spółkach mieszanych. Siedzibami tych spółek miały być poradzieckie bazy, de facto dające kontrolę Rosji nad strategicznymi kwestiami bezpieczeństwa energetycznego. Profesorze, ale czy czas rządów Jana Olszewskiego był momentem, w którym Polska mogła zmienić się i zmienić mógł się stosunek czy relacje z Rosją? Czy to była szansa, skoro Jan Olszewski wygrał? Tego zapisu o spółkach mieszanych nie było. Ale jednak nie minął miesiąc i przegrał. Został odwołany w słynnej nocnej zmianie z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Czy taka szansa była, bo prezydent prowadził własną politykę, podążając za polityką Rosji, natomiast Jan Olszewski widział to inaczej? Nie wątpię, Jan Olszewski, otaczający go doradcy Wojciech Włodarczyk czy Zdzisław Najder – czy Jan Parys jako minister obrony ówczesny reprezentowali tę linię, która najkonsekwentniej domagała się pełnego uniezależnienia od Rosji. Zostali odsunięci od władzy poprzez współpracę no, niemal wszystkich pozostałych sił politycznych w Sejmie. W związku z próbą dekomunizacji, czy raczej lustracji, to jest chyba to właściwsze określenie, odcięcia się od dziedzictwa służb specjalnych komunistycznych w Polsce, które dawały im, tym służbom wciąż możliwość szantażowania wielu ważnych osób życia publicznego w Polsce. To wywołało taką a nie inną reakcję i w ten sposób misja rządu Jana Olszewskiego została bardzo szybko przerwana. Czy ta misja mogłaby doprowadzić prędzej Polskę, na przykład do NATO? Na to pytanie nigdy nie uzyskamy odpowiedzi, ponieważ zbyt wiele czynników było zaangażowanych w ten proces dojrzewania nie tylko po stronie Polskiej, ale także po stronie zachodniej do przyjęcia Polski, a także Czech, Słowacji i Węgier jako pierwszych krajów członkowskich z naszej części Europy do Paktu Północnoatlantyckiego. Przypomnijmy, że przede wszystkim zmieniała się także Rosja. Wymieniłem 93 rok jako przełom, bo to był rok, w którym pod koniec tego roku Jelcyn rozprawia się z Parlamentem Rosyjskim, zdominowanym, to prawda, przez Obrońców Starego Związku Sowieckiego przez komunistów. Niemniej ta zmiana sprawia paradoksalnie, że od tej pory trudno mówić o demokracji w Rosji, która wcześniej, przez poprzednie dwa, trzy lata, stawiała pierwsze kroki. Po październiku 1993 roku ta demokracja staje się znowu fasadowa. Ale jednocześnie to Jelcyn zaczyna coraz bardziej przejmować hasła. Swoich przeciwników politycznych, dlatego że gdyby tego nie zrobił, być może zostałby obalony. Opinia w Rosji przechyla się wtedy bardzo wyraźnie już na stronę tęsknoty za utraconym imperium. To już nie jest myśl o tym, jak dobrze jest odetchnąć bez tych obciążeń, kiedy musimy płacić gdzieś za bazy w innych krajach, tylko to jest poczucie, zostaliśmy pozbawieni naszego wielkiego imperium, nie możemy już korzystać z tej olbrzymiej przestrzeni, którą zapewnili nam poprzedni carowie i Józef Stalin. Teraz tam tworzą się jakieś inne państwa, inne narody. Trzeba z tym skończyć, trzeba to odwojować. I Jelcyn paradoksalnie właśnie po swoim zwycięstwie politycznym w październiku 93 roku, chcąc utrzymać się u władzy, musi do pewnego stopnia Pójść za tą zmianą opinii w Rosji, i Rosja po 1993 roku już nie daje, właściwie nie stwarza takich szans, jakie dawała wcześniej szans na. Uniezależnianie się od niej w sposób łagodny i stosunkowo bezkonfliktowy. Przykładem tego stały się już oczywiście wydarzenia w następnych latach. Słynna sprawa obchodów pięćdziesiątej rocznicy zakończenia wojny wielkoj pabiedy, jak się ją świętuje, prawda, w Moskwie, jako zwycięstwo Rosji nad e, siłami zła całego świata. 50. rocznica zwycięstwa, już w duchu takim, powiedziałbym, neostalinowskim. Jeszcze łagodnym, jeszcze może nie z taką pompą, jak w czasach Putina to będzie obchodzone, ale w sposób, który miał pokazać, że miejsce krajów wyzwolonych przez Armię Czerwoną, tak to było przedstawiane, jest przy Rosji teraz. To właśnie było także okazją do wykorzystania konfliktu wewnętrznego w Polsce. Sprawa. Agentury przypisywanej ówczesnemu premierowi Józefowi Oleksemu, być może nie bezpodstawnie, trudno mi to ostatecznie rozstrzygnąć, czy kontaktów z agentami sowieckimi, którzy wtedy wciąż w Polsce działali. Konflikt Oleksy Wałęsa. W tej sprawie czy wokół właśnie obecności na obchodach w Moskwie to była już jakby próba rozgrywania wewnętrznego w Polsce przez Moskwę rozgrywania którego celem jest przywrócenie cugli powiedziałbym tych może nawet niewidzialnych cugli którymi Moskwa próbowałaby hamować dążenia Polski do niepodległości. Na szczęście nie były te cugle w stu procentach skuteczne, i Polska, nawet pod rządami lewicowej większości SLD, Kontynuowała swoją drogę w kierunku struktur zachodnich, w kierunku Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza, że Rosja swoją polityką wchodzącą znów na szlaki neoimperialne, wchodziła zarazem na kurs kolizyjny z polityką amerykańską i to sprawiło, że Ameryka zaczęła patrzeć także no nieco bardziej życzliwie na dążenia krajów naszego regionu, by wstąpić do NATO. Ostatecznie kulminuje się to decyzją. Dla nas najważniejszą, której znaczenie dzisiaj potrafimy chyba docenić lepiej niż 24 lata temu. Polska została przyjęta do NATO w 1999 roku, i, no cóż, jeśli spojrzeć z tej perspektywy na całą dekadę poprzedzającą ten fakt, to trzeba powiedzieć, że nie została ona zupełnie zmarnowana przez Polskę. Ale czy rozumiano, iż podpisanie długoterminowej umowy o dostawach gazu ziemnego w Polsce? W 1995 roku budowa odcinka na terenie Polski gazociągu jamalskiego może mieć w przyszłości takie skutki, może stać się bronią Rosji. A sojusz NATO jest sojuszem militarnym, owszem, ale jednak bronią skuteczniejszą są źródła energii. Bardzo słusznie przypomniała pani redaktor tę drugą stronę medalu. O której zresztą mówiliśmy wielokrotnie w czasie naszej rozmowy, ponieważ w istocie to była jakby cena, którą Polska zapłaciła, pytanie, czy musiała zapłacić w zamian za te wszystkie dyplomatyczne manewry, które pozwoliły nam w końcu osiągnąć drugi brzeg bezpieczeństwa, czyli obecność w Pakcie Północnoatlantyckim. Niewątpliwie Rosja zachowała, a nawet powiększyła swoje możliwości, Wpływu w Polsce poprzez narzędzia gospodarcze, ekonomiczne właśnie w tej samej dekadzie, w której od strony systemu bezpieczeństwa militarnego Polska swoją sytuację wobec Rosji zasadniczo poprawiła. To jest jakby ta druga część prawdy o dekadzie lat dziewięćdziesiątych, o szansach z kolei przez Polskę niewykorzystanych, o szansach, na których konieczność wykorzystania zwraca uwagę Właściwie tylko z rządów, jakie wtedy w owej dekadzie istniały, rząd premiera Olszewskiego, i może do pewnego stopnia nie cały rząd, ale w każdym razie poprzedni premier to jest Jan Krzysztof Bielecki. I na to trzeba niewątpliwie także zwrócić uwagę. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej programu pierwszego Polskiego Radia. polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejna opowieść o Polsce i Rosji za tydzień po 21.00. Oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Ja także zapraszam Dorota Truszczak. Do usłyszenia.